Korzystając z korzystnego otoczenia makroekonomicznego oraz rosnącego rynku wina, nasza grupa w pierwszym półroczu roku obrotowego odnotowała dobre wyniki. Przychody netto wzrosły o niemalże 6%, osiągając 298 milionów złotych. Również zysk brutto ze sprzedaży rósł proporcjonalnie do przychodów, przekroczył ten wzrost 6%, również 6,1%. O 20% wzrósł zysk operacyjny, co świadczy o tym, że wyższa wartość dodana zgenerowana ze sprzedaży naszych marek i produktów została przeniesiona pomimo rosnących kosztów wynagrodzeń zgodnie z dźwignią operacyjną do zysku operacyjnego. 29 milionów zysku netto za pierwsze półrocze i ponad 8% wzrost wyniku na tej linii są pod kreską, można powiedzieć, zadowalającym wynikiem dla nas jako zarządu i mam nadzieję, że również dla naszych akcjonariuszy. Jak już wspomniałem i o tym wiemy wszyscy, branża FMCG, branża spożywcza, w tym oczywiście również nasza branża win i alkoholi, pracowała i pracuje nadal w środowisku dobrej koniunktury, rosnącej konsumpcji. Przekłada się to dodatkowo na zainteresowanie konsumentami lepszymi produktami zwłaszcza w rynku alkoholi z wyższej półki, co również sprzyjało naszemu biznesowi, ponieważ w naszej strategii zdecydowanie koncentrujemy się na wartościowych segmentach i wartościowych rynkach. Stąd na przykład ponad dwukrotnie szybciej niż średnia przychodów naszej grupy rosły przychody ze sprzedaży tak zwanych fine wines, czyli win z wyższej półki, które sprzedajemy we własnych sklepach, centrum wina bądź do gastronomii. Rosły również przychody ze sprzedaży naszej wódki premium Baczewskiej czy innych właśnie w szczególności droższych alkoholi. W minionym roku, albo raczej kilka miesięcy temu za poprzedni rok obrotowy, spółka wypłaciła dywidendę w rekordowej wysokości 60 groszy za akcję, a więc o 2 miliony więcej w kwocie bezwzględnej w postaci dywidendy popłynęło do naszych akcjonariuszy niż rok temu. Muszę powiedzieć, że zyski operacyjne oraz dobra efektywność całych procesów operacyjnych doprowadziły również za pierwsze półrocze do dalszego obniżenia zadłużenia grupy, które zeszło do poziomu 54 milionów złotych, czyli o prawie 20% poniżej poziomu z roku ubiegłego. W drugim półroczu, które w tej chwili się dzieje, na dzień obecny nie widzimy jakichś zasadniczych zagrożeń, więc spodziewamy się, że nasza polityka stabilnie rosnącej dywidendy będzie mogła być kontynuowana również w przyszłości. No ale o tym to będziemy rozmawiać po czerwcu, jak podsumujemy ten rok.